wstrząsające dla niektórych było wypowiedzi niektórych polityków Konfederacji dotyczące Żydów. Konrad Niżnik. Nie ma czegoś takiego jak Żydzi polscy. Nigdy żaden Żyd nie myślał jak Polak. Jedynym, czym zapisaliście się w historii świata, to ukrzyżowanie Jezusa. On kandyduje głęboko z ramienia Konfederacji. Nie powiedział. Tomasz Stala. Numer pierwszy na liście w Częstochowie. Powiedzenie, że nie chce Żydów i gejów, to to samo, co powiedzenie, że nie chce zupy pomidorowej. To zdanie jest zdecydowanie wycięte z kontekstu. No. Ale wy zawsze mówicie, że jest wycięte z kontekstu. Jeżeli ktoś wycina z kontekstu, to tak. Donald ale po prostu to jest takie zdanie. Ale panie redaktorze, jest takie zdanie. Ale panie, panie redaktorze, kiedy naziści w czasie II wojny światowej mówili, nie chcemy zupy pomidorowej, to ktoś w kuchni nie robił zupy pomidorowej. Kiedy naziści mówili, dziś zabijemy 100 osób w Auschwitz, to zabijali 100 osób w Auschwitz. Ja widzę dużą różnicę między niechęcią do zupy pomidorowej jak działa wycinanie z kontekstu. Parę miesięcy temu na jednym zdanie. Z swoich wieców Donald Tusk użył zdania. Znajdzie się kij na tęczowy ryj. Myśli pan, że co miał na myśli? To zostało wycięte z kontekstu. To niech się pan tłumaczy Donalda Tuska. Pokazuje panu, jak wygląda wycinanie z kontekstu, co bardzo często. Bardziej logiczne jest to, że pan tłumaczy słowa wypowiadane przez polityków Konfederacji. Rozumiem, że... Tłumaczę, dobrze, że z tamtymi ale kiedy pan słyszy takie zdanie, pan się z nim nie zgadza. Uważam, że jest wycięte z kontekstu. Ale... tak brzmiące zdanie. Pan jest w stanie zaakceptować, czy nie? Uważam, że tak brzmiące zdanie jest wycięte z kontekstu. No dobrze, ale gdyby ktoś wypowiedział to zdanie, to tak, czy nie? Czy nie jest pan w stanie odpowiedzieć? Nie zamierzam odpowiadać na tak postawienie. Czy nie skomentuje pan takiego nie zdania wypowiedzianego przez zdanie da się odpowiedzieć tak lub nie.